Cześć, witajcie, mamy już w końcu piątek, właśnie wróciłam z pracy. No, jakieś tam pół godziny temu, bo jeszcze musiałam wysłuchać żali, pretensji i narzekania pewnego jegomościa, który aż na całe 2 godziny został dzisiaj sam w domu. Był tak wielki płacz, jakby nie wiadomo, co się tam psudziało. No, ale na szczęście już pobawiliśmy się, już jest lepiej, nie ma pretensji, pewnie zaraz będzie spacerek. No, ale póki co mogę chwilę odsapnąć. Ale w międzyczasie pomyślałam, że pokażę Wam, ponieważ przyszedł dzisiaj do mnie 3 paczki. Myślę, że na jedną z nich 2 osoby bardzo czekają, ponieważ przyszło już moje zamówienie z Ekobieca dla 2 dziewczyn, które wygrały ostatnie rozdanie. Także dziewczyny, jeszcze raz Wam serdecznie gratuluję. Tak jak mówiłam na początku tygodnia, będę przesyłać Wam nagrody. Zaraz Wam pokażę, co tam ciekawego, tak przelecę na szybko mniej więcej, co tam ciekawego jest. Część rzeczy też jest dla mnie, od razu sobie coś zamówiłam. I przyszły też 2 paczuszki dla pancake'a. Także też Wam pokażę, bo jedna jest mega długa. To jest zamówienie z Longoga. I zastrzelcie mnie, nie wiem, dlaczego to jest takie długaśne. Nie mam bladego pojęcia, co ja tam zamówiłam. Wydaje mi się, że zamawiałam same przekąski i szampon, więc... Chyba, że to nie jest paczka do mnie. Nie, no do mnie. Ja nie wiem, co ja tam zamówiłam. Obawiam się, mam jedno pewne przeczucie, że to może być jakaś skóra czy coś, ale to miało, nie sądzę, że to miało, nie wiem, ile to ma, 0,5 metra. No chyba, że się nie mylę. Słucham Pana. W czym rzecz? W ogóle, jeżeli macie psy i chcecie, żeby mogły sobie coś gryźć, to polecam Wam jedną rzecz, muszę się po nią schylić. To jest kostka dla Waszych pupili. To jest kostka z sytej michy. My ją dostaliśmy jako bonus do szkolenia, które kupiłam dla pancake'a. Znaczy dla pancake'a, dla nas, żebyśmy się dobrze dogadywali z pancake'iem. O, już mi tutaj drapie. To jest kostka akurat taka odświeżająca oddech. Właśnie syta micha ma takie przeróżne kości, suszone jakieś mięsa i inne przekąski dla psów. Powiem Wam, że pancake, no, pomimo tego, że ma ostatnio problemy z zębami, ponieważ mu wypadło dużo i teraz ma dziury i nowe mu wychodzą i nie chce nam praktycznie nic jeść, to ta kostka pozwala mu tak trochę pomasować te dziąsełka. Jest mu po prostu trochę lepiej, nie boli go tak i jest dla niego zdecydowanie przyjemniej. Ja Wam pokażę tego jegomościa. Proszę bardzo. Tu siedzi i czeka, żeby mu dać jego kosteczkę. O. No i właśnie tak to wygląda. Mówię Wam, że Wasze psy naprawdę będą mega zadowolone, jeżeli dacie im taką kostkę. To nie jest żadna reklama, ja po prostu mówię Wam z własnego doświadczenia, no bo wiem, że mój pies, no tak jak wspomniałam, no mając nawet problemy z dziąsłami, nie jedząc karmy zwykłej, te przekąski wcina i przekąski, no te kości wcina, bo no, tak jak mówię, masuje mu to dziąsła, przy okazji odstresowuje go i to całe napięcie z niego schodzi. Pokażę Wam teraz to zamówienie. Tu mam arbuza, w ogóle zeszłam też do Biedronki. Kupiłam arbuza, bo ten miał mało pestek. Kupiłam winogrona ciemne, bezpestkowe. I kupiłam w ogóle takie ciemne winogrona, takie też bezpestkowe, tylko już takie mega ciemne w opakowaniu. I powiem Wam, że naszą teraz tą butelkę z Idea of Sweden i sprawdzałem się rewelacyjnie. Bardzo fajnie trzyma wodę gazowaną, czyli ten gaz i w ogóle. Przyszło to jest zamówienie z Zooplusa. Kupiłam psu kurze łapki do gryzienia. Podobno są takie spoko dla psów, które mają problemy jelitowe, takie jak pancake. Tu są serca z indyka. Takie przekąski. Co ja tu zamówiłam? Co to jest w ogóle? Nie mam żadnego pojęcia, co to jest. Nie, to są serca z kurczaka. To są po prostu przekąski w kształcie serc z indyka. Oczywiście zestaw, co każdy pies powinien mieć, czyli woreczki. Pamiętajcie, że należy sprzątać po swoim psie. Spójrzcie. Te piłeczki kupiłam z polecenia mojej koleżanki. To są kongi. Takie właśnie miękkie, piszczące te waweczki. Jak widzicie, pewien gnomek, o, ma na nie ochotę. Otworzymy. Nie przecięła. Kiwek. To coś jest w środku. Zobaczymy. Jak to?
jak się będzie jego mąż zachowywał. Ja na szczęście nie mieszkam na parterze i nie mam, znaczy na parterze, na pierwszym piętrze i nie mam nikogo pod spodem, więc u nas pijoczki nie są problemem. No weź. Chyba mu się podoba. Piłki są fajne, bo jak źle złapię, to one mu uciekają. To jest fajna, bo jest miękka, mam też tenisową. No i jest taka twardsza, więc mu tak nie będzie uciekać, ale to faktycznie chętnie będzie z nim współpracować do zabawy. Dasz piłeczkę? Tak? Nie dasz piłeczki? Nie dasz piłeczki? Dobra, nie będę was zanudzać. No i kupiłam to, co jest dla mnie mega ważne. Ja sobie postawię tutaj kamerę na bracie. To jest, słuchajcie, mata. Tak jak wam mówiłam, pan Kik bardzo źle znosi upały, więc kupiłam po prostu matę chłodzącą. W rozmiarze 90, bodajże na 50 ona była. Ale ona jest ciężka. Jest taka wypełniona takim miękkim granulatem. A ja powiem wam, że jak się trzyma na niej ręce, to naprawdę chłodzi. Ale jest mega ciężka. Jak zwykle, pankek musi się z nią zapoznać w tenże oto sposób, jest dla bardzo duża. Pankek, nie wolno gryźć! Nie wolno gryźć! Musi zobaczyć dzisiaj, jak obecnie jest już tak gorąco. Pan, bo się nie gryź, ale musi poczuć, że jest chłodne. Ja mam, że te maty chłodzące, pankek zostaw, nie gryź! Ej, nie gryź! Są bardzo drogie, a to była akurat w promocji. Pan Kusiu, nie gryź, bo zniszczysz! Zniszczysz! Masz piłeczkę do gryzienia, proszę. Fajnie jest, bo ona jest też taka śliska, wiecie, i będzie można ją łatwo umyć. Fajny ma kolor, a jest naprawdę tak, czuć chłód z niej. Można ją potem włożyć do zamrażalnika czy do lodówki i tak samo wygląda, jak się ją położy w chłodne miejsce, to ona też potem, jak już wiadomo, odzyska trochę ciepła z psa, no to potem, jak się ją właśnie schowa do cienia, to będzie też taka przyjemna chłodna. Czy ty musisz wszystko drapać? Gnomek? Widzę, że ma tego chwilowo nie interesuje, ale pokażę wam zamówienie z zebry. Ale powiem wam, że położył się na macie, także chyba mu wygodnie. A i podkładkę też kupiłam, taką pod miski jego. Ja sobie otworzę tą przesyłkę. Zebry super zabezpieczone. Pudry, palety, kremy. Nie będę wam tak dokładnie pokazywać. Plastry na nos, jakieś maseczki. Paczuszka jest, bo to jest taka mała, ale zamówiłam sobie kolagen. Peelingi, kolejne pudry, tu bronzery, krotki do włosów. Tu nie wiem, co jest. Taka otóż tajemnica. No i mam jeszcze dwa takie dodatki, że tak powiem. To wszystko będzie podzielone między mnie, między dziewczyny. Także oczekujcie proszę w przyszłym tygodniu waszych nagród. No i otworzę jeszcze tą jedną przesyłkę z John Doga. Nie mówiłam, że ja uwielbiam robić zakupy na John Dogu, bo mam wrażenie po prostu, że te rzeczy są naprawdę mega dobre jakościowo. Pancake też ma szelki stamtąd, dwa rodzaje ten sam. Pan Kusiu, nie drap tego!
zakładane przez, zapinane na głowie i znaczy na szyi na karczu. Co to jest, słuchajcie? Jezu, to faktycznie to. Spójrzcie, to jest długie. Ja muszę mu to jakoś połamać. To jest, słuchajcie, skóra jelenia, duże kawałki. No ale nie przypuszczałam, że one są aż tak duże. No to powiem wam, że się trochę jej zdziwiłam. No nic, no to są jego przekąski i kolejny szampon. Wzięłam, bo tym razem wzięłam mango, nie melon, z masą shea. Łóżko do gryzienia, no niestety i takie... Nie będę wam tego pokazywać, bo nie każdy chce oglądać rzeczy tak... rzeczy przeznaczone dla psa, więc szczególnie takie rzeczy. Niektórzy mogą też się brzydzić takich produktów, dlatego nie będę wam po prostu tego już z bliska pokazywać. No, także moi drodzy, tak wyglądają zamówienia. Ja się biorę, teraz już przebiorę się i zaraz wyjdziemy z psem na spacer. Dzisiaj już tutaj w ogóle u nas na Bielanach mocno padało. No teraz widzę, że już teraz już przestało i w ogóle u mnie na pracy na przykład 11 km dalej w ogóle nie padało. Także ta pogoda dzisiaj jest taka dość specyficzna. Proszę nie drapać maty. Pan Kuś, nie gryź. Co ja mówię? Co ja mówię do psa? Tak nie mówię. No, także moi drodzy, ja się będę z wami żegnać. Myślę, że zrobimy takiego łączonego... Myślę, że zrobimy takiego łączonego vloga. Albo jutro coś jeszcze wam po prostu dogram, żeby było coś więcej na niedzielę. Przyszło już, słuchajcie, do mnie zamówienie z zielonych parapetów. Znaczy zielonego parapetu. Mam te rośliny póki co w... miejsce, bo niestety sypie się z nich ziemia. Piękny okaz monstery, muszę ją oczyścić sobie, bo dopiero się innym przyszła. To jest ta monstera taka tradycyjna, bo jak wiecie, mam tą monkey leaf i pięknie mi rośnie, więc teraz sobie zamówiłam taką dość już no sporą doniczkę monstery. Do tego mam drugi raz starca, dlatego że niestety tamten egzemplarz mi mąż przysuszył, jak mnie nie było. Także mamy starca, też muszę go przełożyć do większego, zaplątał się, do większego, do większej doniczki. Mam tutaj, słuchajcie, też w doniczce, Boże, nie pamiętam co to jest. To jest roślicha. To jest roślicha, mi trochę przypomina anturium i ona jest w kolorze różowym, całkiem spora sadzonka. Bardzo mi się podoba, jest prześliczna. Tutaj mam żywe kamienie, tutaj widzę, że jeden jest jednak martwy. Bo tamte niestety, no coś zrobiłam źle i mi się nie udało. Ten też jakiś taki luźny jest. No nie wiem, no tutaj mam na pewno dwie dobre takie, no nie sadzonki, no bo powiedzmy nazwijmy to sadzonki, takie dwie roślinki. I to na czym mi najbardziej też zależało, no oprócz monstery, bo jak widzicie monsterę wziąłam największą. Wziąłam sobie dwa maluszki, słuchajcie, strelicji. I to jest akurat strelicja królewska, czyli ta, która ma piękne takie pomarańczowo niebieskie kwiaty. No i drugą sadzonkę mam strelicji białej. I ta już jest troszeczkę większa, widzę, że tutaj kolejny liść już wypuszcza, także bardzo się cieszę. Nigdy nie miałam strelicji, zawsze mnie intrygowały, szczególnie te kwiaty. Tutaj widzę, że się jeden liść uszkodził, ten na górze. Ale no nie będę już jej odsyłać, także bez sensu, no, takie uszkodzenie to nie jest uszkodzenie. Muszę właśnie poczytać, jak się je uprawia, żebym nie narobiła im krzywdy. Jeżeli mi się sprawi, no to oczywiście nagram wam kolejny film o tym. Żebyście też mogli ewentualnie, jeżeli będziecie zainteresowani, kupić sobie takie maluszki na przykład, bo to są właśnie z rodzaju maluszków. One chyba coś koło 18 zł kosztowały i wyglądają naprawdę zacnie. Także czeka mnie sporo roboty. Też kupiliśmy nowe rośliny na balkon. W tym bez, także jestem bardzo szczęśliwa. Jak już nie mienie słońce na balkonie, to też wam nagram, jaki piękny krzaczek psu kupiliśmy. Także pokażę wam go później. Mamy już, słuchajcie, sobotę. Generalnie za chwilę zrobimy sobie taką małą aktualizację
balkonu, bo ostatnio widzieliście rośliny, które kupiłam do domu. A dzisiaj Wam pokażę rośliny, które kupiliśmy na balkon. Część już jest posadzona, część jeszcze nie, ponieważ czekamy, musimy pojechać do Leroya, żeby kupić no, doniczkę, bo między innymi kupiliśmy bez, bo już od bardzo dawna za nami chodził, także kupiliśmy ten bez i jeszcze kilka innych roślin. Nawet już w tym lawendę, która już nawet zaczęła kwitnąć. Dzisiaj mamy taki trochę rozbity dzień, ja od rana sprzątałam, bo wiadomo, gdzieś tam po psie to niestety odkurzanie, mycie podłóg to jest podstawa niestety bardzo często. I potem Maciek teraz sobie poszedł biegać, jak wróci to zjemy obiad, ponieważ on dzisiaj jedzie na swoje szczepienie, jedziemy pod Warszawę. I ja jadę z nim jako jego asysta, no bo nigdy nie wiadomo, co się tak naprawdę wydarzy. No w ogóle temat szczepień jest tematem bardzo kontrowersyjnym. Wiem, że pewnie wielu z Was nie planuje się szczepić. Ja to rozumiem, jak najbardziej szanuję, bo uważam, że każdy ma swój rozum i każdy wie, jak powinien się zachować. Jeżeli o mnie chodzi, to powiem Wam szczerze, że jestem trochę... ja sama nie wiem, co myślę. Z jednej strony znam osoby, które bardzo ciężko przeszły COVID-a i bardzo źle się czują już nawet po miesiącu czy po dwóch. Ale znam też osoby, które po prostu nawet, nie wiem, przeszły lżej niż przeziębienie. Dlatego, no... ale też nie wiemy, jakie tak naprawdę skutki uboczne przyniesie nam ta choroba po latach. Dlatego, no jeżeli można się w sumie zaszczepić, no to fajnie to zrobić. Tylko znowu nie wiemy, bo tak naprawdę szczepionka była przygotowana, że tak powiem, na wariackich papierach i też tak naprawdę nie wiem, jak ona, jakie skutki przyniesie, jak zadziała, czy nie wiem, czy powstanie ten zator, czy nie, no bo wiem, że niektóre też z tych szczepionek powodują zatory. No Johnson został też wycofany w wielu krajach. Nie wiem, powiem Wam szczerze, ja sama dzisiaj miałam się szczepić razem z nim, ale doszłam do wniosku, że znając moje szczęście i moją tendencję do wielu dziwnych chorób, nagłych chorób i złego samopoczucia, no to na pewno mnie rozłoży po tym szczepieniu. Dlatego jeżeli również miałoby to miejsce u niego, no to tak naprawdę jutro nawet by nie miał kto z psem wyjść na dwór. Dlatego stwierdziłam, że najpierw zobaczę, jak zareaguje Maciek, ponieważ on jest raczej odporny na jakieś złe, tego typu złe sytuacje. No i potem ja się próbuję gdzieś zaszczepić, znaczy zapisać też na jakiś inny termin, ale póki co tam nie widzę nic, warszawiam się, bo już nie chcę jeździć pod, bo wiadomo, że trzeba potem przyjąć jeszcze jedną dawkę. No ale tak jak mówię, nie chcę się bardzo zagłębiać w temat szczepionek covidowych, bo no to jest temat kontrowersyjny i wielu z Was, tak jak wspomniałam, no jest przeciwnikiem tego, uważa, że to przyniesie więcej szkód dla naszego organizmu niż pożytku i no być może tak będzie. No tak naprawdę skutki poznamy po latach, jeżeli już naprawdę będą prowadzone szczegółowe badania dotyczące szczepień i tego, co po prostu one powodują. Ale przechodząc do trochę milszych tematów, powiem Wam, że bardzo głośno jest teraz o kremie takim nawilżającym z Recipo, który właśnie jest porównywany do kremu BB. Jest to produkt pielęgnujący, produkt koloryzujący, który właśnie jest porównywany do lekkiego podkładu bądź właśnie jakiegoś dobrego kremu BB. I bardzo kusi mnie, żeby sobie go kupić, ale zastanawiam się, ponieważ ma bardzo wiele opinii, że jest ciemny i na osobach bladych wcale się nie dostosowuje do karnacji, tylko tworzy taką pomarańczkę. No i właśnie ja się tego obawiam, no bo jak doskonale wiecie, jestem blada. Mam jasną karnację, no i boję się tego, że po prostu zmarnuję z ponad 100 zł, bo on kosztuje 109 zł na stronie Recipo i nic z tego nie będzie, więc jeżeli któraś z Was ma ten krem i ma jasną cerę, tak jak ja, no to piszcie proszę w komentarzach, czy Wam się sprawdził, czy właśnie nie, czy to jest strata pieniędzy, bo no kusi mnie, tak jak mówię, ale no szkoda mi po prostu pieniędzy na to. Pójdę teraz Wam, zrobię taką małą aktualizację balkonu. No i pewnie Maciej zaraz wróci, więc dzisiaj mamy na obiad mięsko z grilla. W ogóle, słuchajcie, od poniedziałku zaczynamy nową dietę, bo już nam troszeczkę się ten catering, który mieliśmy do tej pory, znudził. No i postanowiliśmy spróbować innego. No i tam jest dostępna dieta ketogeniczna.
No i dieta keto, tak samo jak szczepionka, ma wielu zwolenników i wielu przeciwników. No bo jest to dieta oparta szczególnie w 80% na tłuszcze. Czyli spożywamy tłuszcze, które rozbijają tak jakby nasz tłuszcz w organizmie. Tak? To jest dieta też, która sprzyja odchudzaniu. Gdzieś mniej więcej 10-20% są zawarte w niej węglowodany. I naprawdę ta dieta, powiem wam, że jak tak przeglądam menu, bo już jest dostępny na cały tydzień, w ogóle akurat ten catering, który mamy, oferuje 4 posiłki, tylko że 4 posiłki. Z tym, że śniadanie i kolacje są po prostu bardziej, są większe w tym znaczeniu. No i w sumie dla nas to nawet lepiej, bo często mieliśmy problem, żeby zjeść tych 5 posiłków. Chociaż jak wiemy, prawidłowa dieta polega właśnie na jedzeniu 5 posiłków. No i ja faktycznie mam zamiar ograniczyć to spożywanie węglowodanów, bo chciałabym schudnąć, żeby skorzystać też z tego. My mamy póki co na tydzień, żeby ją przetestować i też ten nowy catering, więc zobaczymy, czy się sprawdzi. A tak naprawdę wypatrzyłam go, słuchajcie, dzięki pancake'owi, który obudził mnie ostatnio po 4:30, bo chciał na dwór. No i ja z nim wyszłam na ten dwór i oni właśnie rozwozili jedzenie. I tak mnie, i ilość paczek, która miała ta pani, która akurat rozwoziła, stwierdziłam, że kurczę, no skoro jest aż tyle zamówień, no to znaczy, że to nie jest taki zły catering. Więc dlatego sobie przetestujemy. No, dieta ketogeniczna jest dość drogą dietą, no bo tam ponad 60 parę złotych za 2500 kilokalorii. No także, no niby dużo, niby nie, ale w porównaniu z tym, co mieliśmy teraz, to jest zdecydowanie drożej. Także takie wtrącenie. Wiem, że teraz ta dieta keto się też zrobiła bardzo modna, więc przekonamy się, jak to będzie. A teraz idę z Wami na małą aktualizację balkonową. W tak zwanym międzyczasie pokażę Wam jeszcze, bo już ukisiliśmy ogóreczki. Tam, wierzcie mi, pod spodem są ogóreczki małosolne. Pięknie pachną właśnie i mamy taki kamienny dzban, taką kamienną beczkę, którą Maciek dostał od swoich rodziców i powiem Wam, że bardzo fajnie wniesie właśnie kiszołki. Idziemy na balkon. I zaczniemy, słuchajcie, od bzu. Kupiliśmy sobie taki duży krzaczek bzu, jak widzicie, fioletowego. Pięknie pachnie. Ma też dużo kwiatków. Jest bardzo, bardzo duży. O! Już sobie przynieśliśmy też leżaczki, co prawda teraz są zdjęte. Tutaj mi padł igłowiec, ale kupiliśmy nowy, bo wszystko przemarzło. I oliwka też niestety na bok padła. Reszta, ale nic nie widzicie. Reszta póki co trzyma się nawet nieźle. A ty zawsze musisz nam towarzyszyć, tak? No jak mogłam zamknąć ci drzwi i ciebie nie wziąć ze sobą? No chodź, idziemy pokazać im duży balkon. Chodź. Winomek oczywiście też idzie. I tak, zacznę od lawendy, bo jak widzicie, kupiliśmy sobie lawendę, 2 krzaczki. Tutaj już przesadziliśmy obok porukowca. Już sobie zaczyna ładnie kwitnąć, także bardzo fajnie. Tulipany już są na etapie przekwitania, pancake jest na etapie wąchania. Tutaj mamy miętkę, bazylię. Kupiłam sobie begonię, jedną taką herbacianą. Tutaj w ogóle te, nie pamiętam jak one się nazywały, spójrzcie, jak już mam ładne pączki. Bratki, no już w ogóle zecheczki, hiacynty tak samo. I tutaj, słuchajcie, mamy właśnie pigwowca, tego, który tam usechł, bo nie mogę tam przesadzać do tamtej donicy, ale ma bardzo dużo pączków, także super. Kupiliśmy również pluszcz, bo tamten też tak troszeczkę podumarł, więc tutaj Maciek sobie kupił nowy. Kolejna begonia, tym razem czerwona. Trochę Wam kolor oszukuję, bo ona jest taka krwisto-czerwona. No i druga begonia jeszcze różowa. Spójrzcie, jak wygląda w tym momencie bluszcz. Pięknie nam się rozrósł. Niestety te przymrozki spowodowały, że zdechł nam miłożąb. Bo on już, jak widzicie, puścił piękne liście, no i złapały ostatnie mrozy, były przecież. No i wszystko nam przemierzło. Także nic z tego już niestety nie będzie, bo on się... On po prostu tu już padło wszystko. Tu się pięknie nam rozrosło. Szemienina. Tutaj już też drugi krzaczek zaczyna kwitnąć. Kupiliśmy nową trawkę, ale nie pamiętam, jak się ta trawa nazywa. Mam też już naszykowane jajko. I tak się właśnie, słuchajcie, prezentują rośliny. Taka drobna aktualizacja balkonowa. Dzisiaj, o ile wszystko dobrze pójdzie, to planuję zrobić w końcu, użyć tego balsamu mrozującego do ciała. Także z Nutridom, tego samego polacza w sumie. Także zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Mam nadzieję, że moje nogi nie będą wyglądały tragicznie.
Czyli witajcie w niedzielę. Słuchajcie, już nie udało mi się ostatnio niestety nagrać, znaczy nie nagrać nawet, nie udało mi się zrobić jeszcze tego, użyć tego samoopalacza, bo wczoraj wróciliśmy z tego szczepienia bardzo późno, a do tego kupiłam, zajechaliśmy do Rossmana i kupiłam w sumie do testów bardzo fajne nowe produkty. Są to głównie podkłady. Jeden test już Wam dzisiaj nagrałam. Teraz też skończyłam dla Was nagrywać jeden film, ale o nim dowiecie się dopiero w piątek. No i słuchajcie, wydaje mi się, że po prostu zamieszczę dzisiaj Wam ten film, bo to już jest bez sensu. Też nie wiem, czy uda mi się dzisiaj użyć tego samoopalacza, bo tak naprawdę jeszcze muszę wykonać peeling ciała, a też nie wiem, już jest dość późno, więc nie wiem, jak mi się ten dzień ułoży. Zamówiłam też sobie, słuchajcie, świetny krem BB, przynajmniej tak się zapowiada i tego, co widziałam w takich testach od dziewczyn, które już dostały go w paczkach PR-owych. Jest to krem BB od Veolia Botanica. Jak wiecie, ja tam niedawno kupiłam krem pod oczy. Bardzo dobry zresztą. Produkty Woli naprawdę są świetne. Dlatego nie miałam wątpliwości, że on był troszeczkę drogi, bo kosztował 139 zł chyba kosztuje. Ja go kupiłam w zestawie z gąbeczką, bo tam była też taka edycja limitowana tych zestawów i za całość zapłaciłam 149 zł. Także bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że niebawem do mnie dojdzie, to Wam pokażę. Też przetestujemy sobie ten krem BB, bo zapowiada się naprawdę świetnie. A tymczasem będę się już z Wami żegnać, tak jak mówię, jeżeli uda mi się użyć tego samoopalacza w tym tygodniu, to też oczywiście Wam takowy film nagram. W ogóle myślę, że też nagram taki film w ogóle, jak używać samoopalaczy, ponieważ bardzo dużo wiedzy ostatnio przyswoiłam, więc tak przekażę Wam, będziecie mieli w jednym miejscu. A tymczasem się z Wami żegnam i życzę Wam miłej niedzieli.